Kosmos. Jest to coś, co mnie zawsze fascynowało. Astronomia, fizyka i ich przeogromny świat. To się nie dziwię, że jednym z moich ulubionych światów ligolegendowych jest właśnie żaden inny jak kosmiczny. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj wchodzimy już w bardzo głębokie lore, tak samo gdy omawiałem świat Spirit Blossom oparty na wierzeniach i mitach Vajoni, czy świat Psyops. Z okazji wyjścia nowych skinów z tego właśnie uniwersum, myślę, że warto zrobić o tym materiał. Witajcie moi drodzy, ja jestem Lorwek, a dziś porozmawiamy o tym, czym jest kosmiczny świat w League of Legends. Kiedyś robiłem materiał o podobnej tematyce, lecz z racji nowych skinów, rozszerzeniu lore tego świata oraz przede wszystkim dlatego, że prowadzę serię Czym jest, postanowiłem nagrać ten materiał, a w serii Czym jest rozpatrujemy regiony, światy, kiedyś miasta i inne rzeczy w League of Legends i nie tylko. Dlatego właśnie postanowiłem ten film zrobić, aby to wszystko ujednolicić i zmieścić w jednym materiale. Zacznijmy od odpowiedzi na tytuł tego filmu. Czym w zasadzie jest kosmiczny świat w League of Legends? Jest to inne od normalnego świata Ligi Uniwersum, dziejące się raczej w kosmosie, a nie na Runeterze. I de facto nie jest to kosmiczne uniwersum, ale mówię tak, bo akcja dzieje się właśnie w kosmosie. Dla głodnych wiedzy to uniwersum technicznie rzecz biorąc nazywa się światem Event Horizon, gdzie każdy z przedstawicieli tego świata, czytaj każdy bohater mający skina z tego świata, jest potężnym kosmicznym bytem, złym lub dobrym, kształtującym konkretne miejsca czy aspekty we wszechświecie. Niewątpliwie w tym uniwersum bohaterowie są ukazani jako najpotężniejsze byty ze wszystkich, gdzie każdy dorównuje bądź przewyższa siłę Aurelion Sola. Świat kosmiczny obejmuje dwie linie skórek. Kosmiczne, czyli kosmik, które de facto w dużym uproszczeniu są skórkami reprezentującymi te dobre istoty, oraz Darkstar, czyli prezentacja tej złej części kosmosu. Nie jest to tylko tak prosty podział ze względu na zamiary jednej bądź drugiej strony, ale w większości tak. Niemniej większość kosmicznych bytów w tym świecie to bogowie, zrodzeni z nicości wszechświata, którzy posiadają mniejszą lub większą moc, a przeważnie postacie ze skinami Darkstar są albo tymi kosmicznymi bytami, które zostały skorumpowane przez siłę ciemnej bądź czarnej gwiazdy, czyli Darkstar, albo są to stwory stworzone z jej mocy, albo bardziej, nie wiem, jest takie ładne słowo po angielsku, że są to twisted stwory, że tak powiem. Spaczone, skorumpowane jakieś części kosmosu, które stały się bytami, które służą ciemnej gwieździe. Na marginesie powiem, że istnieje również teoria, że w tym świecie występują jeszcze wyżej hierarchiczne istoty, które są cichymi bogami, których manifestacje to właśnie kosmiczne byty. Ale to tylko teoria i w mojej opinii raczej nie jest ona prawdziwa. Również, co jest niezwykle interesujące, owe skórki w oparciu o normalny świat League of Legends wcale nie muszą być niekanoniczne, bo to jest taka ciekawa kwestia, że skórki kosmiczne są kanoniczne, bo występują w swoim świecie, ale względem normalnego świata League of Legends nie muszą być kanoniczne. I tak samo jak świat kosmiczny, świat Event Horizon, albo ładniej mówiąc uniwersum Event Horizon, względem normalnego świata League of Legends powinno być niekanoniczne, tak są przesłanki, że jednak po części jest, gdyż te niebiańskie stworzenia, te kosmiczne byty odzwierciedlają coś, co jest nazywane niebiańskim Targonem. Zatem owy świat może odzwierciedlać ligolegendową rzeczywistość z kosmicznymi bytami, z tąże różnicą, że na przykład Malphite w tym świecie nie byłby Malphite'em, a na przykład aspektem twardości.
Chciałem powiedzieć skały, ale dziwnie to zabrzmiało. Oczywiście Malphite nie jest dobrym przykładem, bo to jest skin Darkstar, ale chciałem, żebyście ogarnęli, o co mniej więcej chodzi. Jeżeli ktoś pamięta i kojarzy dość zawiły materiał lore'owy pod kątem Spirit Blossom, jak to wygląda w świecie Spirit Blossom i jak wyglądają wierzenia w Ionii, to jest to na dość podobnej zasadzie. Okej, nie będę w to wchodził, bo to naprawdę są kwestie dość złożone. Jeżeli chodzi o samą historię tego świata, jest tego całkiem sporo, dlatego o wszystkim w tym materiale wam nie powiem, ale kiedyś na pewno porozmawiamy o tym, czym jest ciemna albo mroczna gwiazda, jak świat kosmiczny wpływa na inne światy, bo wpływa on chociażby na świat Star Guardian, świat Odyssei, czy na przykład samego Kaina. Kurde, zrobiłem to samo jak przy Elementalist Lux i Darkinach. Muszę chyba zatrudnić jakiegoś drugiego lorweka, bo jeden nie wyrobi z tymi materiałami. Wracając, to nie do końca jestem pewien, czy w świecie tym kosmicznym Runeterra istnieje. Nawet jeżeli nie ma to jakiegoś większego znaczenia, gdyż tutaj akcja rozgrywa się w układach planetarnych czy całych galaktykach, jedna planeta ma tutaj dość marginalne znaczenie. Wiemy, że z odmętów kosmosu powstały różne byty z różnymi celami, nazywane bytami kosmicznymi. Te, aby utrzymać równowagę w kosmosie, stworzyły radę bądź dwór królewski, dlaczego królewski za moment się dowiecie, aby czuwać nad bezpieczeństwem wszechświata. Jak również ich celem jest ochrona istnienia przed ciemną gwiazdą, która również istnieje od początku wszechświata. Najprościej generalnie poznać historię tego uniwersum, analizując to, co dzieje się z poszczególnymi postaciami, czy co robią w tym świecie. Zaczniemy od bytów kosmicznych, które zasiadają we wspomnianej kosmicznej radzie i są de facto bytami tutaj najważniejszymi. Najważniejszą osobą w kosmicznej hierarchii jest Cosmic Queen Ash. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona kosmiczną królową i głową Rady Kosmicznej, albo swojego dworu, zależy jak to nazywać, to ona ma ostateczny głos i decyduje, jak Rada ma postępować względem Ciemnej Gwiazdy. Mieszka ona na dworze znajdującym się pomiędzy galaktykami, a jej moc jest tak potężna, że strzelając ze swojego łuku, jej strzała pędzi najprawdopodobniej z prędkością dużo większą niż prędkość światła i tworzy nowe konstelacje gwiezdne. Drugą najważniejszą osobą w Radzie jest bądź była Lux, która, no powiedzmy już technicznie, była prawą ręką królowej Ash. Posiada ona potężną moc tkania konstelacji i najbardziej ze wszystkich kosmicznych bytów rozumie ten proceder. Jednocześnie posiada największą moc. Jednakże w lore świata kosmicznego nie do końca ten skin występuje, bo albo jest to jej hipotetyczna forma, albo forma przeszła, o czym powiem więcej w dalszej części filmu. Dalej mamy kosmicznego mistrza ostrzy i jest on dosłownie mistrzem sztuki walki mieczem w kosmosie. Kolejni to Zaya i Rakan, co ciekawe mówiłem wcześniej o przenikaniu kosmicznego świata z normalnym Ligo Legendowym i tutaj to przenikanie widać, gdyż Zaya i Rakan jako twór niebiański pojawili się w kanonicznej odsłonie jednego z filmów Tales of Runeterra. Jest to dwójka zakochanych kosmicznych w sobie bytów w niekończącym się tańcu pomiędzy gwiazdami. Kolejnym członkiem Rady jest kosmiczny obrońca Xin Zhao i po prostu jest on kosmicznym wojownikiem walczącym z ciemną gwiazdą. Kolejną członkinią Rady jest Lulu. Jest to kosmiczna czarodziejka, która bardziej niż tworzy, stara się klasyfikować i zapisywać wszystko, co dzieje się w kosmosie, jak również zapisywać wszystkie istniejące gwiazdy i twory. Następnym kosmicznym bytem jest Kasadin. Jest on o tyle ciekawy, że z tego co wiem, aktualnie należy on do Rady, jak wszystkie byty kosmiczne. Jednakże jest on strażnikiem nie do końca wiadomo czego. Wiemy, że powstał on przed gwiazdami, zatem jest jednym ze starszych bytów w tym świecie, jak również czeka on na koniec aktualnego wszechświata i początek nowego. Ja mam pewną teorię, że jest on strażnikiem pewnych wrót, ale o tym powiem wam kiedy indziej. I sam ten koniec wszechświata i początek nowego jest bardzo interesujący ze względu na to, że w tym świecie, mówiąc bardzo kolokwialnie,
nie jest kolorowo i zło triumfuje nad dobrem. Hecarim jako nowy skinowy nabytek pełni rolę kosmicznego rycerza na dworze królowej Ashki i jest dowódcą jej niebiańskiej kawalerii. A Nivia z kolei to starożytna, nawet jak na czasy kosmiczne, istota, która nie włada lodem, a kosmiczną energią. Taka Anivia w kosmosie po prostu. Kosmiczna zaklinaczka Ilaoi, z tego co rozumiem, aktualnie wychodziłoby na to, że jest najpotężniejszą istotą z kosmicznych skórek. Albo może nie jest najpotężniejszą istotą, bo myślę, że taką walkę z Ashką by przegrała, ale może zrobić coś, co wydaje mi się najpotężniejszą rzeczą wśród tych kosmicznych skinów. Bo zamiast oka bogini posiada ona kulę złożoną z surowej mocy tworzenia, takiej, która stworzyła wszechświat i swoją mocą może zmieniać rzeczywistość. Nidalka z kolei jest określana jako łowczyni, de facto jest ona bardziej obrończynią niż łowczynią, przemierza kosmos od galaktyki do galaktyki, od gwiazdy do gwiazdy i broni kreację kosmosu przed ciemną gwiazdą i jej sługami. I tutaj mam wrażenie, że powinna ona należeć do owej kosmicznej rady, jednakże według lore tak nie jest. Skarner! Tak, wreszcie Skarner dostał nowego skina. Jest równie starą istotą jak Anivia, jest on stworem stworzonym z pierwiastków budujących kosmos i nie jest on jedynym takim stworzeniem, podobnie jak w świecie Ligo Legendowym, brakernów jak Skarner jest wielu. Dalej mamy Nami, która odpowiada za tworzenie życia na różnych planetach i skupia się szczególnie na tych, które tworzą się w różnych nowych układach planetarnych. Zatem taka moja mała teoria, że być może jeżeli Runeterra występowałaby w świecie Event Horizon, w uniwersum Event Horizon, prawdopodobnie to Nami byłaby odpowiedzialna za stworzenie życia na planecie Ligo Legendowej. Powoli przejdziemy do tych bytów złych, ale jeszcze nie do Darkstarowych, ponieważ mamy tutaj Wladimira, nazywanego kosmicznym pożeraczem. No i niby jest w skórkach kosmicznych, ale do dobroci mu daleko. Znaczy, teraz mu daleko, bo stanowi on aktualnie taką trzecią stronę w tym konflikcie, swoją stronę w zasadzie, która ma własne cele. Wiemy, że jest on kosmicznym bytem, jednak odizolował się od swoich braci i sióstr. Wcześniej podróżował on po kosmosie i robił coś tak, co ja bym nazwał neutralnym dobrem. W sensie zbierał on esencje z martwych światów, aby tchnąć życie w te, które są na skraju zagłady. Pytanie teraz pozostaje, co rozumiemy przez martwy świat? Jeżeli martwym światem będziemy pojmować świat, na którym kiedyś było życie, to nie ma tutaj konfliktu Wladimir-Nami. Lecz działania Wladimira nie są dobre, znaczy są dobre na pierwszy rzut oka, ale aktualnie nie są dobre, gdyż głód i jego esencje martwych światów zwiększa się bardzo mocno i skłania go to do przywłaszczania energii z tych planet. Tutaj ostatni skin kosmiczny i chyba najbardziej dziwny. Jak to tak? Przecież mamy już Darkstar Varusa. Pewnie jest on przeszłą wersją Darkstar Varusa, prawda? Albo wersją Darkstar Varusa, która się nawróciła. No niestety ani jedno, ani drugie. Otóż jest on najmłodszym kosmicznym bytem w tym uniwersum. Wiemy, że jest członkiem Rady i został stworzony na podobieństwo właśnie Varusa. Darkstar Varusa, a w zasadzie jego poprzedniej kosmicznej wersji, kosmiczny łowca Varus, czyli ten najmłodszy, ma jedno zadanie. Ma zniszczyć swojego ciemnego sobowtóra. Teraz istoty Darkstar, ale zanim zaczniemy od hierarchii, warto od razu powiedzieć tutaj, kim jest Darkstar Varus. Jest to kosmiczny byt, który oczywiście wcześniej nie był skorumpowany przez Mroczną Gwiazdę. Aktualnie jest on przepotężnym tyranem, który przemierza kosmos i podbija światy. Okej, tutaj najpotężniejsza i najważniejsza istota, czyli Dark Cosmic Lux. Jest to przyszła królowa ciemnej gwiazdy. Wcześniej należała do kosmicznego dworu. Od królowej Ash otrzymała ona specjalne zadanie zmierzenia się z potęgą czarnej gwiazdy i Threshem. I co ciekawe, to gracze zdecydowali, co się stanie z kosmiczną Lux. No i przegrała ona walkę i została skorumpowana. Miała ona cząstkę ciemności, którą ukrywała przed swoimi kosmicznymi braćmi i siostrami. W starciu z mroczną potęgą ta cząstka wzięła górę i Lux stała się tym, z czym przyrzekała walczyć.
jest najpotężniejszą istotą w tym uniwersum, będącą samą wysłanniczką Mrocznej Gwiazdy. Potrafi ona niszczyć wszystko i wszystkich, korzystając ze swojej mocy, może również zmieniać kosmiczne byty w sługi Mrocznej Gwiazdy. Również chce ona utworzyć własny dwór na podobieństwo tego Aszkowego. Dalej mamy Thresha, który jest najwierniejszym sługą gwiazdy. Złożył on przysięgę, że dopóki wszystko nie zostanie zniszczone i nie nastanie koniec wszechświata, dopóty będzie służył. Dark Cosmic Jean kiedyś był członkiem kosmicznej rady, który nie przybył na jej spotkanie, gdy królowa Ash planowała walkę z wrogiem. Jego umysł został zmieniony tak, że jego celem jest wykonywanie swojej sztuki w postaci niszczenia wszechświata. Dark Cosmic Lysandra kiedyś również była kosmicznym bytem, który pomagał Radzie. Jej zadaniem była identyfikacja przyszłych zagrożeń dla wszechświata czy przewidywanie ruchów spaczonych kosmicznych stworzeń. Jednakże była ona tak głodna wiedzy, że zaprowadziło ją to do starcia z Mroczną Gwiazdą i Lysandra to starcie przegrała. Mordekaiser również kiedyś był członkiem kosmicznej rady, jednakże słuch o nim na jakiś czas zaginął. Takie oto nawiązanie do normalnego lore. Wiemy, że został wysłany z misją, w której, co ciekawe i niespodzianka, zginął walcząc z mroczną potęgą kosmosu. Do życia przywróciła go moc mrocznej królowej Luxanny. Dalej Darkstar Cho'Gath, jest on niczym innym jak kosmicznym potworem żerującym na gwiazdach. Darkstar Jarvan kiedyś był cesarzem jednego ze światów, który został pochłonięty przez byty i potęgę Darkstar. Z tego co wiem, jest on aktualnie jedynym człowiekiem ze wszystkich kosmicznych bytów, znaczy był człowiekiem, lecz został on zmieniony i wypaczony przez mroczne moce i teraz pomaga mrocznym celom. Karma jest niszczącą wszechświat potęgą, podobnie zresztą jak Oriana i Shaco, lecz w przeszłości nie byli oni bytami kosmicznymi. Kha'Zix z kolei ma dużo wspólnego z Cho'Gathem, również pochłania on istniejące struktury wszechświata. Darkstar Malphite jest pozostałością po wielkiej planecie, która została zdeformowana przez mroczne moce, de facto przez moce samej królowej Lux. Zerat, ostatni byt kosmiczny, będący wcześniej gwiazdą, co ciekawe, został skorumpowany i zmieniony przez moce Darkstar i aktualnie jest siłą niszczącą wszechświat. Jako że serię Czym Jest traktuję jako podstawowe treści wprowadzające was do lore, tutaj zakończymy. Światy Ligi i tak same w sobie są bardzo trudnym tematem, dlatego myślę, że warto to sobie nieco dawkować. O świecie kosmicznym usłyszycie na pewno jeszcze więcej, czy to w serii, gdzie ogólnie omawiam lore, czyli w serii Lore i Ciekawostki, czy w Czego Nie Wiesz O. Kochani, pięknie wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!